10 najrzadszych i najdziwniejszych chorób. Ludzie, którzy nie widzą twarzy. Wystarczy, że ich znajomy obetnie albo przefarbuje włosy i już nie są w stanie go rozpoznać. Potrafią na oddzielnym obrazku pokazać nos, oko albo brodę, ale kiedy te elementy połączy się w całość, czyli ludzką twarz, widzą tajemniczą pustkę. To osoby cierpiące na prosopagnozję, czyli tak zwaną ślepotę twarzy. Heather Sellers, amerykańska nauczycielka, tak pisze o swoim defekcie. Zdarzało się, że widziałam w lustrze morze odbijających się twarzy. Nie wiedziałam, która należy do mnie. Prosopagnozja może być efektem urazu mózgu, ale też może być cechą wrodzoną. Eksperci szacują, że różnego stopnia ślepota twarzy występuje u 2% ludzi. Zespół Alicji w Krainie Czarów. Niektóre źródła sugerują, że ten niezwykły świat stworzony przez Louisa Carrolla był wynikiem jego choroby. Pisarz cierpiał na migrenę z aurą. Przed każdym bólem głowy, zazwyczaj kilka lub kilkadziesiąt minut wcześniej, pojawiały się u niego objawy neurologiczne, takie jak mroczki przed oczami, błyski w polu widzenia, zaburzenia ostrości widzenia, a nawet chwilowe utraty wzroku. Aura migrenowa zmieniła jego postrzeganie własnego ciała, a nawet wpływała na poczucie czasu. Podobne objawy pojawiają się u osób cierpiących na zespół Alicji w Krainie Czarów. To tajemnicze zaburzenie psychosensoryczne, które pojawia się najczęściej u dzieci pomiędzy 5 a 10 rokiem życia i u osób dorosłych cierpiących na migrenę z aurą właśnie. Osoby z zespołem Alicji w Krainie Czarów mają halucynacje, doświadczają iluzji związanych z percepcją ciała, poczuciem czasu i prędkości. Podczas wywiadu lekarskiego w różny sposób opisywały one swoje objawy. Niektórym wydawało się, że ich ciało się kurczy albo wręcz przeciwnie, się właśnie powiększa. Niektórzy mieli wrażenie, jakby niektóre części ich ciała rosły, na przykład uszy, ręce albo nogi, i inni mówili, że idąc po chodniku nagle byli tacy wysocy, że mogli patrzeć na czubki głów innych przechodniów. Przedmioty, które ich otaczały, się oddalały albo przybliżały, wydawały się mniejsze albo większe, stąd osoba z tym zaburzeniem może mieć chwilowe zaburzenia równowagi, bo wydaje jej się, że musi utrzymać pochyłą pozycję ciała, podczas gdy tak naprawdę stoi prosto. Śmiertelna bezsenność. Dotyczy 40 rodzin na świecie. Zmutowany gen, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, powoduje bezsenność, która nieuchronnie prowadzi do zgonu. Lekarze nie wiedzą, co wyzwala objawy choroby. Jeśli posiadacz wadliwego genu przestaje w nocy zasypiać, może zacząć się żegnać z życiem. Naukowcy uważają, że nosicielem pierwszego zmutowanego genu odpowiedzialnego za tę straszną chorobę był lekarz pochodzący z Wenecji, żyjący 200 lat temu, a w każdym razie był pierwszym znanym przypadkiem. Umarł w 1765, a jego dzieci dostały w spadku straszliwą klątwę. Pozornie zwykła bezsenność przeradza się w niekończącą się serię dni i nocy bez snu, prowadzącą oczywiście do obłędu, zaburzeń ruchu i uniemożliwiając funkcjonowanie. Dziś lekarze prowadzą badania nad możliwością jak najwcześniejszego wykrycia takiego genu, ale też szukają sposobu na zahamowanie choroby. Zespół surfera. Zaczyna się całkiem niewinnie. Najpierw pojawia się lekki ból w plecach, taki, który zwykle bagatelizuje się, bo to pewnie tylko naciągnięty mięsień. Jeszcze tego samego dnia pojawia się ból w nogach i trudności z chodzeniem, a w końcu trwałe porażenie kończyn dolnych. Lekarze zajmujący się tą dolegliwością tłumaczą, że to problem mechaniczny. Nowicjusz leży płasko na desce, a potem wygina nadmiernie plecy, żeby widzieć, skąd nadciągają kolejne fale. U niewielkiego odsetka następuje wtedy odcięcie dopływu krwi do rdzenia kręgowego. Nie wiadomo, dlaczego jednych to spotyka, a innych nie, i dlaczego u jednych kończy się na łagodnym niedowładzie kończyn, a inni lądują na wózku inwalidzkim i właściwie nigdy nie wracają do pełnej sprawności. W Ameryce powstała specjalna fundacja, która zajmuje się edukacją surferów i ratowników. AHC, czyli naprzemienna hemiplegia dziecięca. Trafia się około raz na milion urodzeń. Jest trudna do zdiagnozowania, bo większość lekarzy o niej zwyczajnie nie słyszała. U większości chorych błędnie diagnozuje się lekoodporną padaczkę lub mózgowe porażenie dziecięce. Choroba objawia się epizodami porażenia połowicznego, od lekkiego do całkowitego. Wygląda to tak, jakby ciało wykrzywiała jakaś niewidzialna siła. W przeszłości była mylona z opętaniami przez demony. Ludzie o rybim zapachu. To z pewnością jedna z najrzadszych chorób na świecie.
Zdiagnozowano ją bowiem tylko u 600 osób. To trimetyloaminuria, w skrócie po naszemu polskiemu TMAU. Genetyczne zaburzenie metaboliczne, które u co dziesiątego chorego daje objawy rybiego zapachu. Nie zmyje go prysznic, nie zatuszują go najdroższe perfumy. Zdechłą rybą śmierdzą nawet łzy chorych, a oni sami przeżywają zapewne koszmar. Przezywani są od brudasów i śmierdzieli, a niestety nic z tym zapachem nie potrafią zrobić. To genetyczna choroba związana z przemianą materii. Polega na tym, że enzym odpowiadający za metabolizm związku chemicznego nazywanego właśnie trimetyloaminą nie działa prawidłowo. Produkują go bakterie żyjące w jelicie grubym. Wytwarzają ją z produktów zawierających cholinę. Jeśli szwankuje wspomniany enzym, TMA, nie ulega rozkładowi, a człowiek zaczyna cuchnąć rybą. I gdyby to było takie proste, że jedyne co oni muszą zrobić, żeby się pozbyć tej paskudnej choroby, to wyeliminować ze swojego jadłospisu cholinę właśnie, no to byłoby super, ale ten związek jest zawarty niemal we wszystkich produktach. Jaja, mięso, ser, pieczywo, mleko i oczywiście ryby. W Ameryce powstała fundacja walcząca o badania nad enzymatyczną terapią zastępczą, która by była wybawieniem dla tych ludzi, no ale realia są jednak brutalne, zbyt mało osób na to choruje, żeby rządowi chciało się wydawać pieniądze. Fibrodysplazja. Postępujące, kostniejące zapalenie mięśni. Bardzo rzadka choroba tkanki łącznej, która jest uwarunkowana genetycznie. Jej istotą jest wytwarzanie mas kostnych w mięśniach, więzadłach, ścięgnach, stawach i torebkach stawowych. Nowe elementy kostne mogą się połączyć z prawidłowymi elementami szkieletu albo tworzyć odrębne struktury, prowadząc do unieruchomienia ciała i niepełnosprawności. Przyczyną tej choroby jest wada genetyczna, która prowadzi do nadprodukcji białka, które bierze udział w regulacji procesu wzrostu kości. Dochodzi do niej rzadko, bo częstość występowania tej choroby ocenia się na 1 na 2 miliony osób. Chorobliwe wyrywanie sobie włosów, czyli trichotillomania, to przypadłość trudna do zrozumienia dla zdrowego człowieka. Chory po prostu sobie wyrywa włosy jeden po drugim z głowy, a nieraz też rzęsy i brwi. No i wie, że się oszpeca, ale jednocześnie nie umie się powstrzymać. Na te choroby cierpią głównie kobiety i wcale to nie jest rzadkie na tyle, na ile mogłoby się wydawać. Szacuje się, że choroba dotyka nawet 2% ludzi. Lekarze nie mają wątpliwości, że to nie jest zły nawyk czy problem psychiczny, tylko organiczna choroba mózgu. Zaburzenie neurologiczne, które znajduje się na tej samej półce co zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czy na przykład zespół Tourette'a. Chorzy tłumaczą, że nie potrafią nad sobą zapanować, bo po prostu czują nagły przymus wyrywania sobie włosów. Metody terapii są bardzo różne. Farmakologia, terapia polegająca na doskonaleniu technik, kontroli nad swoim zachowaniem itd. Ale jednocześnie lekarze też rozkładają ręce, no bo jakakolwiek chwilowa poprawa nie oznacza, że chory znowu nie zacznie sobie tych włosów wyrywać. Dysplazja lewandowskiego ludza. To rzadka choroba skóry o podłożu genetycznym. Uważa się, że jest ona wywołana przez wirusy HPV u osób z mutacją w obrębie jednego z dwóch sąsiadujących genów. Osoby, które są na to chore, często są nazywane ludźmi drzewami. I ja osobiście myślałam, że takie rzeczy są tylko w filmach i dowiaduję się o tym teraz. Wykwity pojawiają się już w dzieciństwie, mają postać takich płaskich grudek, plam rumieniowych lub przebarwień. Stanowią punkt wyjścia dla raków skóry. Leczenie daje jedynie przejściową poprawę, a zmiany nowotworowe usuwa się chirurgicznie. Syndrom zejścia na ląd. Osoba, która stoi na zupełnie stabilnym, twardym gruncie, czuje się tak, jakby próbowała chodzić po pokładzie statku, który płynie po wzburzonych falach. No i ta rzadka przypadłość, to znaczy syndrom zejścia na ląd, MDD po polskiemu, występuje wtedy, gdy mózg uczy się czegoś, a potem tej umiejętności nie chce się pozbyć. Choroba zaczyna się najczęściej wtedy, gdy pacjent schodzi ze statku na ląd. Uczucie kołysania, nudności, czyli typowa choroba morska, zamiast ustąpić, utrzymują się przez kolejne dni i kolejne i tak dalej. Na MDD nie ma lekarstwa i lekarze oczywiście próbują różnych terapii, ale wszelkie próby pomocy tym ludziom to jedynie ciągłe eksperymenty. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja serdecznie zapraszam Was na mój kanał, A to ciekawe, gdzie czasami też jest coś interesującego do obejrzenia. Do usłyszenia na A to ciekawe. Cześć!